Dzisiaj zapraszam na odcinek teoretyczny, ponieważ wielkimi krokami zbliża się moment montażu deta w Punto. Nie znalazłem gotowych schematów do naszego sterownika silnika, więc dzisiaj sobie taki schemat narysujemy od zera. Na początek kilka uwag. Pierwszy raz montuję deta w jakimkolwiek samochodzie, więc coś może pójść nie tak, coś może nam wybuchnąć, natomiast będziemy to poprawiać aż do skutku. Robię to na swoim prywatnym samochodzie, więc nawet jak jakaś tragedia się wydarzy, to de facto nic się nie stanie. Deta montujemy w trybie świnki, więc DET będzie tylko nam modyfikował sygnał zapłonu i dawki paliwa, natomiast pełen tryb fuel implant wykorzystamy dopiero przy montażu turbosprężarki. Żeby być na bieżąco z projektem, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Dzięki, a teraz zaczynamy już rysować schemat. Zapraszam. Mamy przed sobą rysunek DETA razem z oznaczonymi pinami i na dole seryjny ECU z Punto. W pierwszej kolejności musimy podłączyć zasilanie do DETA, i zrobimy to z przewodu idącego ze stacyjki, tak żeby DET odpalał nam się dopiero po przekręceniu kluczyka. Do znalezienia odpowiedniego przewodu posłużymy się pinoutem ECU, który przygotowałem na podstawie książki Sam naprawiam Punto. W moim egzemplarzu jeździ sterownik firmy Magneti Marelli o oznaczeniu IAW59F i posiada on dwie wtyczki po 38 pinów. Jeśli przyjrzymy się dokładniej wtyczce B, to zobaczymy, że jest tam pin numer 17 opisany jako plus zasilania po włączeniu zapłonu. I dokładnie z przewodu idącego do tego pinu weźmiemy sobie zasilanie do DETA. Rzućcie teraz okiem na ten schemat. Mamy linię 12V idącą z akumulatora przez stacyjkę do sterownika silnika i 12V na sterowniku silnika pojawia nam się dopiero wtedy, kiedy przekręcimy kluczyk w stacyjce. Wiemy już, że interesujący nas przewód podłączony jest do pinu B17 na sterowniku silnika, więc trzeba przeciąć ten przewód i podłączyć do niego nowy przewód wchodzący do pinu numer 1 w decie. Czyli łączymy sobie dwa stare przewody i jeden nowy, zdejmujemy z nich izolację, skręcamy je mocno, lutujemy i zabezpieczamy na przykład przy pomocy rurki termokurczliwej. Skoro mamy już zasilanie, to podłączmy sobie teraz przewód masowy do pinu 11 w decie. W celu znalezienia odpowiedniego przewodu otwieramy znowu pinę od sterownika silnika. Widzimy kilka przewodów masowych, wykorzystamy sobie ten od czujników temperatury i ciśnienia. To będzie pin numer A29. Bardzo ważnym elementem do podłączenia będzie MAP sensor, czyli czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze. W naszym silniku odpowiada on za oszacowanie ilości powietrza w cylindrze i pozwala wyliczyć dawkę paliwa. DET3, modyfikując sygnał z tego czujnika, będzie w stanie wpływać na dawkę paliwa wyliczaną przez komputer sterujący silnikiem albo na plus, albo na minus. I patrząc ponownie w pin od sterownika, widzimy, że czujnik ciśnienia bezwzględnego podłączony jest do pinu A13 w sterowniku silnika. Żeby podłączyć MAP sensor do DETA, musimy zrobić to troszkę inaczej niż w przypadku zasilania, to znaczy musimy przeciąć przewód idący od MAP sensora do pinu A13 w sterowniku silnika. Przewód idący od map sensora podłączam do złącza analog in, czyli pin 13 w decie. I prowadzimy kolejny przewód ze złącza analog out, czyli pinu 17 w decie, do oryginalnego złącza map sensora A13 w sterowniku silnika. Dzięki temu DET będzie w stanie zmieniać sygnał map sensora trafiający do sterownika silnika i modyfikować dzięki temu skład mieszanki paliwowej. W następnej kolejności podłączymy sobie sygnał czujnika położenia przepustnicy, czyli TPS, z angielskiego Throttle Position Sensor. Mapy paliwa i mapy zapłonu mają generalnie dwie osie. Na jednej osi mamy obroty, na drugiej obciążenie silnika. I w przypadku silnika wolno ssącego naszym obciążeniem może być właśnie procent otwarcia przepustnicy. Sygnał TPS nie może być wykorzystywany jako obciążenie w silnikach doładowanych, dlatego jak już pojawi nam się doładowanie, to wtedy przejdziemy po prostu na MAP sensor jako sygnał obciążenia. Sprawdzamy sygnał położenia przepustnicy na naszym pinaucie i wychodzi, że jest to wtyczka A, pin numer 3. Nie będziemy modyfikować w żaden sposób sygnału z TPS-a, tylko będziemy go odczytywać, więc połączenia dokonujemy tak samo jak w przypadku zasilania i masy. Najtrudniejszym do podłączenia czujnikiem będzie czujnik położenia wału korbowego, i sygnał z tego czujnika będzie modyfikowany przez DETA po to, żeby przyspieszać i opóźniać zapłon. Sposób podłączenia tego czujnika bardzo zależy od jego rodzaju i niestety nie znalazłem jasnej informacji, jaki czujnik mamy w Punto, więc spróbujemy to zgadnąć. Patrzymy sobie w pinout i znajdujemy pozycje związane z czujnikiem prędkości obrotowej i górnego martwego położenia tłoka i widzimy, że mamy następujące trzy przewody: sygnał, masa i ekran czujnika. Następnie otwieramy wyszukiwarkę i szukamy sobie rodzajów czujnika położenia wału korbowego.
klikamy w grafikę i oglądamy interesujące nas obrazki. I tutaj widzimy dwa główne typy czujników położenia wału. Jeden to jest czujnik indukcyjny, który posiada dwa przewody i generuje sygnał w postaci sinusoidy, oraz czujnik Hala, który ma dostarczone zasilanie 5V, masę i generuje sygnał prostokątny. Dla potwierdzenia klikamy sobie drugi obrazek i oglądamy przebieg sygnału dla czujnika Hala i czujnika magnetycznego, czyli indukcyjnego. Następnie szukamy zapisu sygnału dla naszego konkretnego silnika. I wygląda, że mamy do czynienia z czujnikiem indukcyjnym. Otwieramy instrukcję do DETA i czytamy. Najprostszym czujnikiem jest czujnik indukcyjny, który na zasadzie indukcji generuje bipolarny sygnał, którego amplituda jest zależna od prędkości obrotowej wału. Część komputerów samochodowych interpretuje sygnał z czujnika jako single-ended, co oznacza, iż jeden z biegunów czujnika podłączony jest do masy, natomiast sygnał brany jest z drugiego. Drugim podejściem jest traktowanie sygnału z czujnika jako sygnału zbalansowanego i wykorzystanie obu połówek sygnału. W instrukcji mamy schematy podłączenia czujnika indukcyjnego w obu trybach, zarówno jako single-ended lub jako sygnał zbalansowany. Niestety nie wiem, w jaki sposób należy to podłączyć, więc otworzymy sobie kolejnego PDF-a z ECU Mastera, który opisuje typowe schematy podłączeń DETA w różnych samochodach. Co prawda nie ma tam schematów dla konkretnie naszego silnika i naszego sterownika, natomiast wszystkie przykłady dla Fiata pokazują, że mamy prawdopodobnie do czynienia z sygnałem zbalansowanym. Wracamy zatem do instrukcji DETA i patrzymy, w jaki sposób podłączyć sygnał zbalansowany. Nanosimy odczytane informacje na nasz schemat. Sygnał czujnika położenia wału podłączamy do złącza Ignition In, czyli pin 9 w DECie. Natomiast przewód masowy, który szedł z sensora do sterownika, musimy przeciąć i podłączyć go od strony sensora gdzieś do masy na karoserii. Następnie do sterownika jako sygnał położenia wału podłączamy pin numer 5 w DECie, czyli Bipolar Ignition Out. A jako masę podłączamy pin numer 4, czyli Bipolar Ignition Out Inverted. Sprawdzamy jeszcze raz pinout i nanosimy odpowiednie piny na nasz schemat. I w ten sposób zbudowaliśmy schemat podłączenia DETA do naszego ECU. Sprawdzimy w praktyce, czy wszystko jest ok. Być może jakieś tam drobne poprawki będziemy musieli w trakcie wprowadzić. Natomiast jest to jakaś tam baza do już takiego praktycznego podłączenia DETA do samochodu.